Dziś jest niedziela, 22 dzień lipca 2018 roku. W kolejnym odcinku Coast to Coast wita was Karol Milcarz, a ze mną są, jak zawsze, Piotrek Zarychta. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek, tak od razu zapytam, jesteś zaniepokojony defensywą Legii Warszawa przed Ligą Mistrzów? Tak troszeczkę chociaż? Czy nie jesteś zaniepokojony, czy masz to gdzieś? Bo pytam cię jako fana takiego i takie profesjonalne pytanie na poważnie. Jestem zaniepokojony tym, że grają, jak następni wymyślają taktykę na trzech środkowych obrońców. Mam wrażenie, że wymyślenie koła na nowo. Skąd to znamy? Jest z nami także Krzysiek Uzdowski. Dzień dobry. Chcesz zmienić imię na Jaren, czy nie? Myślę o tym. Może tak syna nazwę, jak kiedyś będę miał. No dobra, to już wiemy, że Krzysiek chce skrzywdzić swoje dzieci, a Łukasz nie chce skrzywdzić swoich dzieci chyba, nie? Dzień dobry. Cześć. Nie masz takich planów. Nie. Nie masz. Nie. Do tego bardzo daleko. Dobra. Dzisiaj drugi odcinek Coast to Coast dotyczący off-season, myślę, że ostatni. Pomówimy sobie o tym, co się działo od naszego ostatniego podcastu. Oczywiście w szczególności pomówimy sobie o Kawhiu Leonardzie, ale najpierw zacznijmy bardziej na zachodzie, o pośmiewisku NBA od lat, czyli od Sacramento Kings. I Krzysiek, od ciebie zaczniemy, bo zacznę takim pytaniem. Jak bardzo przeżyłeś utratę Bena McLemora w swojej drużynie? Musiał ci bardzo, bardzo, bardzo zaboleć. Jak ty możesz dalej żyć? Płakałem bardzo. Myślę, że gdyby nie Jaren Jackson Jr., o którym mówię już po raz trzeci w dzisiejszym krótkim odcinku na razie, nie poradziłbym sobie z tą stratą. Też nie poradziłbym sobie z stratą Deonte Davisa, który chyba zostanie tam wykupiony jego kontrakt w Sacramento, bo przecież chyba, że zaczną grać naprawdę pięcioma centrami w piątce, bo chyba już mogą zrobić tak, że najniższy zawodnik w ich piątce będzie miał 205-206 centymetrów wzrostu. No ale fajnie, że jest w lidze taka drużyna jak Sacramento Kings. Na pewno przydaje się, żeby zabrać trochę tych głupich kontraktów, oddać te swoje w miarę niegłupie, które jakimś przypadkiem kiedyś ludziom zapłacili. Kosztem bodajże tak naprawdę tylko piku w drugiej rundzie draftu, który Kings pewnie i tak oddadzą, bo do wzięcia może na przykład za kilka miesięcy będzie jakiś inny środkowy, który nikomu nie jest do niczego potrzebny. A ty, Łukasz, widzisz jakiś sens w tym, co Sacramento Kings robią, tak podbierając zawodników wcześniej podpisanych, bo to dwa takie przypadki już, Jogi z Dallas, no i ulubiony Serb z Filadelfii, czyli Nemanja Bjelica. Czy to jest sens, czy to jest totalny przypadek zbierania ogrysków? Tutaj, wiesz, jeżeli chodzi o tych zawodników, których podpisali teraz, czyli Nemanja Bjelica i Jogiego Ferela, to powiedzmy, że to są akurat zawodnicy, którzy są w miarę, są to takie, powiedzmy, przyzwoite wzmocnienia. Tylko kłopot polega na tym, że oni akurat wzmacniają cały czas te pozycje, na które już mają, powiedzmy, dosyć dobrze obsadzone, czyli pozycje wysokich i rozgrywających, czy tych shooting guardów, bo jakby na to nie patrzeć, to wciąż nie mają takiego podstawowej trójki. No tutaj wygląda na to, że kto? Bogdan Bogdanowicz będzie tym zawodnikiem, który będzie tam startował jak z pozycji numer 3. No to nie jest najlepsze rozwiązanie, mając na uwadze, w jaką stronę zmierza liga, czyli powiedzmy zasięg, atletyzm i tutaj jeżeli Bogdan Bogdanowicz ma być tym zawodnikiem, który będzie bronił tych najsilniejszych skrzydłowych konferencji zachodniej, no to jest kłopot, ewentualnie Nemanja Bjelica, ale to też nie jest zbyt korzystne rozwiązanie. Piotrek, czy ty uważasz, że oni się tak będą o te 13, 14 miejsce na zachodzie bić? Coś wyżej? Po tym, co tu myślę, widzisz? Że oni mogą co najwyżej bić, ale głową w dno, pod którym się znajdują. Takie mam wrażenie, bo znaczy, jedyny plus tego, co widzę, tak jak patrzę po ich w tym momencie salary cap na najbliższe sezony, to oni po najbliższym roku będą mogli sobie sporo rzeczy wyczyścić, tak? No bo spadną kontrakty takich graczy jak Costa Kufos, Zach Randolph, Iman Shumpert, Deonta Davis, Ben McLemore, więc to są goście, którzy za chwilę zajdą zupełnie im z płac.
nie będzie trzeba się nimi więcej przejmować, więc będzie trochę pieniędzy do wydania, ale mimo wszystko no to nie jest kierunek. Nie mam pojęcia w ogóle, jaki tam jest koncept na zbudowanie drużyny, bo albo zbieramy samych wysokich, albo zbieramy same jedynko, dwójki, albo nie wiem, no, zbieramy po prostu starych kumpli dla Deadlifta. I przez to wszystko jest takie nijakie, śmieszne. Mamy wciąż drużynę, z której możemy się bez problemu nabijać. To jest miłe dla nas, bo mamy łatwiejszą robotę, tak, ale z drugiej strony trochę szkoda, no bo jak sobie przypomnę, ja chociażby te czasy Webera, Daga Christiego, właśnie Divaca, Stojakowicza, Mike'a Bibiego, czy wcześniej Jasona Williamsa, to tą drużynę się oglądało super, tak, i chociażby ze względu na taką przeszłość, trochę szkoda. No ale co poradzić? Jak Duren jest właścicielem, zatrudnia kolejnych durniów gdzieś tam na kolejnych stanowiskach, no to durna drużyna wychodzi. No, nie da się inaczej po prostu. Duren z Durniem nie wypracuje inteligenta. Koncept. Ja się tylko dziwię, że takie Sacramento chyba miało przez chwilę te 20 milionów w salaryka, że nie rzuciło tymi 20 milionami w Clinta Capelę, który byłby 10. centrem, ale przynajmniej byłby pierwszym centrem, który by zasługiwał na jakieś duże pieniądze i pewnie byłby najlepszym centrem w składzie. Pytanie, czy Clint Capela był w stanie zaryzykować zesłanie do Sacramento? Bo to wiesz, to, że on chciałby wywrzeć presję na Houston, to jedno, ale to, że a nuż jakby Houston nie wyrównali, no to wiesz, taka perspektywa, że trafiasz do Sacramento. Myślę, że jak zarabiasz 20 milionów przez 4 lata, to jesteś w stanie dużo rzeczy przetrzymać. Ale Sacramento? Właśnie. Wiadomo, że może i każdy z nas by się zgodził na takie zesłanie, ale czy Clint Capela by się zgodził, to już zupełnie inna historia. No chyba cały koncept to polega na tym, z jakim pomysłem obudzi się rano Vivek tym razem. A myślę, że budzi się z różnymi. Wiesz, czym się budzi Vivek co rano? Vivek co rano się budzi i zadaje sobie pytanie, ale czemu Sacramento? Vivek się co rano budzi z Buddym Hildem. Jezus. Z niczym, z Toskasem. Już nie, już Stauskas jest Portland. To i tak, nie no, kawał drogi w sumie. Mówiliście, że w Sacramento brakuje skrzydłowych. Toronto Raptors ściągnęli sobie całkiem przyzwoitego skrzydłowego. Kawhi Leonard saga się. Zakończyło, chociaż chyba jeszcze testów medycznych nie przeszedł, jak nagrywamy ten program, tak mi się wydaje. Piotrek, dużo o tym mówiłeś w Zarychcie na Sola, a ja chciałbym z drugiej strony, może nie od Toronto, od strony San Antonio. Czy według ciebie, mając Demara w składzie, ta drużyna jest w stanie już wejść do playoffów, ale zaatakować jakąś topową czwórkę, czy ten Demar w systemie Popowicza z tymi rzutami spółdystansowymi, rozszerzoną trochę grą, może jeszcze się rozwinąć? Czy tu widzisz takie jakieś plusy dla fanów Spurs? Znaczy, ja widzę dwa klucze, które są tutaj istotne dla tego, żeby Spurs mogli walczyć o pierwszą czwórkę. To po pierwsze rozwój Dejounte Murraya i po drugie rozwój Derricka White'a. Murray nie grał w tym roku w lidze letniej, natomiast grał Derrick White i wyglądał bardzo przyzwoicie. Bardzo optymistycznie też wygląda Lonnie Walker, choć jeszcze musi popracować nad rzutem. Wydaje mi się, że Spurs na pewno mają większe szanse niż rok temu. W sensie, jaki rok temu? 3 miesiące temu. Bo po prostu zamienili brak Kawhi'a Leonarda na cokolwiek, tak? I to nie takie byle jakie cokolwiek, no bo DeMar DeRozan nie jest byle jakim cokolwiek. Doszedł Marco Bellinelli na ławkę rezerwowych, także wydaje mi się, że prędzej niż te kilka miesięcy temu, ale biorąc pod uwagę to, gdzie są Golden State Warriors, że mocni będą Lakers, no bo wystarczy, że tam jest LeBron. Kij z tym, że jest tam Michael Beasley jeszcze na dokładkę. Zaraz dojdzie Eddie Curry, zaraz dojdzie, nie wiem kto jeszcze. Stefan może wrócić do NBA. Stefan Marbury, tak. Całe Jail Blazers się zjadą. Także to nieistotne, jest LeBron, tak? Czyli Lakers nie można traktować z przymrużeniem oka. No wiadomo, Houston Rockets mogą być dalej mocni, nawet z Carmelo Antonym. I to czwarte miejsce, gdzieś wokół tego trudno będzie wywalczyć, tym bardziej, że Utah Jazz są mocni. Natomiast wydaje mi się, że, tak jak mówię, mają większe szanse niż mieli 3 miesiące temu, kiedy nie mieli Kawhi'a Leonarda i perspektywy na to, żeby Kawhi Leonard wrócił. Więc pod tym kątem na plus. I wydaje mi się, że też to taka, tak ja sobie to też mówiłem właśnie przy okazji
mojego podcastu, że myślę, że 2020 rok to jest koniec Grega Popowicza w San Antonio. Wtedy się kończy kontrakt LaMarcusa Aldridge'a. Wtedy DeMar DeRozan będzie musiał podjąć opcję w swoim kontrakcie na rok 2020-2021. Kończy się kontrakt Pau Gasola, Manu Ginobili rok wcześniej, więc myślę, że to jest ten moment, w którym ta epoka Spurs się zakończy i oni wtedy albo już będą mieli w tych młodych, czyli Mareya, White'a, Walkera, już rozwiniętych, którzy będą mieli ze sobą kilka sezonów gry i będą mogli pchać ten wózek do przodu, albo po prostu będą musieli przebudować się całkowicie od zera. A z perspektywy Toronto, Łukasz, no wiadomo, że to jest duże ryzyko i tak dalej, bo nie wiadomo, czy Kawhi będzie chciał tam w ogóle grać. Może to być takie wypożyczenie na jeden rok, ale pod względem koszykarskim, ofensywnie czy nawet defensywnie, no ta drużyna, o ile on będzie w miarę zdrowy, może wyglądać całkiem obiecująco. Z OG'im, Kawhi Leonardem na obwodzie i pytanie, jak będą grać, czy z Valanciunasem, czy na przykład z Ibaką. No koszykarsko wygląda to dosyć ciekawie. Na pewno. No tutaj może zacznę od końca, że tak jak powiedziałeś o Valanciunasie i Ibace, to wydaje się, że czeka właśnie Toronto decyzja, który z nich trafi na ławkę rezerwową. Natomiast tutaj przychodząc do Kawhi Leonarda, to jest taka ciekawa rzecz, że Toronto, które wygrało w zeszłym sezonie 59 zwycięstw, znaczy zaliczyło 59 zwycięstw, wymieniło, znaczy całkowicie zaryzykowało, bo wymieniło prawdopodobnie swojego najlepszego zawodnika, zmienili trenera i wydaje się, że Masai Ujiri wyszedł z założenia, że ta drużyna trafiła już na ścianę, że mimo tego, że wygrali 59 meczów, to uznał, że nie mogą robić cały czas tego samego, bo to nic nie da. Bo może mogą przyjść kolejne playoffy i będzie tak samo jak w zeszłym sezonie. I stąd tak ryzykowny ruch, który nawet jeżeli nie wypali, no to koniec końców będą w stanie wejść w przebudowę po tym sezonie, co no nie jest optymalnym rozwiązaniem, ale na pewno jakimś jest, żeby też nie powtarzać cały czas tego samego, co było w kolejnych sezonach poprzednich. Krzysiek, jak ty patrzysz, to Toronto jest w tej chwili top 4, już powiedzmy, że będą w miarę zdrowi z tym składem. Jeżeli jakieś założyć, przewidywania w ogóle założyć, można robić. Jeśli założyć, że Kawhi będzie dalej graczem z top 5, może nawet top 3 ligi, to wydaje mi się, że na pewno, tym bardziej, że Toronto już rok temu chyba miało bardzo dobrą defensywę. Z Damarem DeRozanem, który akurat był w piątce, być może najgorszym obrońcą całej drużyny, teraz zamieniają tego Damara DeRozana na Kawhi Leonarda, który tej obronie tylko pomoże, więc ja się nie zdziwię, nawet jeśli zdrowi Raptor z Kawhiem, któremu wydaje mi się, że już trochę musi chcieć, by jednak przesiedzieć drugi rok, to nie tylko strata wizerunkowa dla niego, ale też strata spora pieniędzy, bo pewnie jego potencjał marketingowy się mimo wszystko zmniejszył w ciągu ostatniego czasu. Więc wydaje mi się, że Raptors, nie zdziwię się, jak oni znowu wygrają wschód. Nie zdziwię się może nawet, jak dojdą gdzieś do finału konferencji z Boston Celtics. Dlaczego nie? Wydaje mi się, że są spokojnie drużyną, która może walczyć z Sixers o to pierwsze, drugie i z Bostonem oczywiście o te pierwsze dwa miejsca na wschodzie. No a Kawhi Leonard, wydaje mi się, że będzie już musiał grać na 100% swoich możliwości, żeby po pierwsze pokazać, że ta kontuzja nie jest tak groźna, jak on sam mówił. No a po drugie dlatego, że to, co mówiłem, jego potencjał marketingowy strasznie, strasznie osłabł na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. I jeśli Kawhi chce powrócić do marzenia o swojej własnej serii butów, o swojej własnej serii Nike'ów, czy tam Adidasów, czy tam gdzie on jest, to musi coś zrobić, żeby te dzieciaki jego buty chciały kupować, a nie palić na Instagramie. A on chciał, ma takie marzenia? Gdzie ty o tym przeczytałeś? On jego wujek, jego wujek. Aha, jego wujek. Chyba całe to odejście z San Antonio było właśnie motywowane tym, że w San Antonio nie ma rynku marketingowego w ogóle i nie ma... Były tam plotki swojego czasu o tym, że to odejście z San Antonio jest związane z tym, że Kawhi Leonard traci dużo pieniędzy na byciu w San Antonio.
I dlatego też chciał odejść do Los Angeles, nie tylko dlatego, że w Los Angeles się wychowywał i Los Angeles jest trochę cieplej niż San Antonio. I trochę ładniejsze widoki z okna pewnie. Jest cieplej na pewno. No właśnie, jak tak teraz powiedziałem, nie wiem, czy jest cieplej, ale wydaje mi się, że jest mi zimniej. Jest cieplej na sercu, gdy patrzysz na kobiety w Los Angeles, na kobietami w San Antonio. Na sercu. O Boże. Nie, trzeba to sprawdzić po prostu. Bo... Wydaje mi się, że Kawhi gra teraz o dużo pieniędzy i nie chodzi tylko o kontrakt NBA, ale też o kontrakt jakiś reklamowy, który w Toronto w sumie może się spełnić, bo Toronto to przecież jeden z większych rynków w NBA w tej chwili. Ale generalnie tak jak się tego wszystkiego słuchało i obserwowało, to ja jestem za tym, żeby zlikwidować instytucję wujków w NBA, żeby był jakiś zakaz wujków, cioć, bratanków i tak dalej. Bo jak jakiś wujek się do czegoś miesza, to tak naprawdę, ja myślę, że tak naprawdę to nie Kawhi chciał się przenieść, tylko wujek chciał się przenieść. Jak się zaczynają, tacy ludzie zaczynają wtryniać swoje 3 grosze, to potem jest to z niekorzyścią dla samego zawodnika i z takiego gracza, który był, no, oceniany tylko przez pryzmat koszykówki, może się to zmienić. Ale sam jestem ciekawy, jakby miała wyglądać potencjalna kampania reklamowa, buty i tak dalej, Kawhi Leonard. Za bardzo tego sobie jakoś nie wyobrażam. Jesteśmy śmiertelnie poważne. Takie hasło reklamowe. Oczywiście napis i 0 słów, tylko Kawhi tak patrzący. Po prostu, tak. Z wyciągniętymi łapami. Deadly serious. No na pewno deadly serious. No będzie ciekawy na pewno, jeżeli tylko Kawhi będzie zdrowy. To przynajmniej Toronto to jest w ogóle ciekawe, że Toronto w końcu nacisnęło pół reset, w cudzysłowie pół reset, akurat w tym momencie, kiedy jeszcze odszedł LeBron James z konferencji wschodniej, czyli zrobili coś, o co się może niektórzy prosili dużo wcześniej, ale akurat teraz była szansa, żeby wyciągnąć Lenarda. Natomiast Oklahoma City Thunder udało się pozbyć Carmelo Anthony'ego i to jest kolejna rzecz, która się wydarzyła od tego czasu, kiedy ostatni raz byliśmy. I Oklahoma City może odetchnąć, ale właśnie powracając do obrony Legii Warszawa i tak dalej, Piotrek, to myślę, że można ją porównać. To jest takim duetem obronnym albo trio Gerald Green, Carmelo, James Harden. To myślę, że to będzie coś wspaniałego w playoffach konferencji zachodniej, jeżeli tak dotrwa na przyszłość. Bo to jest chyba główna obawa, bo czy można wiedzieć, że Carmelo jest w stanie zagrać lepiej niż grał? Chyba można, mimo wszystko. Nie, no oczywiście, że tak. Ja bym się nie zdziwił, gdyby Carmelo Houston miał trochę podobny renesans, jaki miał przez chwilę Houston George Smith. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze. Te lowy do Dwighta. Dojście. Tak, lobby do Dwighta, dojście do finału konferencji, w ogóle wtedy pokonanie Clippersów 4-3 ze stanu 1-3, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby Carmelo nagle renesans jakiś odzyskał, załapał, tym bardziej, że myślę, że będzie jeden człowiek, który będzie go stale piłował, tak, Chris Paul będzie go tak cisnął. To spójrzcie chociażby, co się stało z DeAndre Jordanem, tak jak Chris Paul zniknął, nagle DeAndre Jordan o połowę w dół w blokach, a połowę w dół w zaangażowaniu w obronie też poleciało wszystko i gdzieś to wszystko właśnie umyka, tak, że trener nie jest w stanie czasami z wszystkiego ze swojego zawodnika wydobyć, czasem jest jeszcze potrzebny ktoś na boisku i mam wrażenie, że Chris Paul będzie w stanie to wydobyć z Carmelo, bo prawdę powiedziawszy, James Harden, oczywiście śmiejemy się z niego i tak dalej, ale on jak trzeba to trochę pobroni, tak, i to nawet na takim poziomie, że wcale nie jest jakimś wielkim zerem w tej obronie, więc to tutaj akurat o Hardena bym się nie martwił. Natomiast Carmelo Anthony nie rozwiąże wszystkich problemów Houston Rockets i nagle nie sprawi, że Houston Rockets będą znowu prowadzić 3-2 z Golden State Warriors, bo to nie tu jest pies pogrzebany i też nie problemem nie będzie też Clint Capela. Dla mnie największym problemem Houston jest wciąż to samo, co było też przez kilka lat w Clippers. Zdrowie Chrisa Paula. To jest klucz dla nich. Wszyscy inni mogą się zmieniać dookoła. Może być Gerald Green, może być Michael Beasley, może być Zimmer Fried, może być, nie wiem kto tam jeszcze, Adam Morrison nawet.
z Chrisem Paulem i Jamesem Hardenem Adam Morrison miałby szansę grać o zwycięstwo z Golden State Warriors, ale ze zdrowym Chrisem Paulem. I to jest klucz dla Rockets, więc tu ja myślę, że zadanie na ten sezon dla Daryla Morey'a to nie znalezienie zawodników dookoła, którzy będą biegać i rzucać wokół pola i Hardena, ale zapewnienie, że od marca do końca, do połowy czerwca, albo od kwietnia, od połowy kwietnia do połowy czerwca, czyli 2 miesiące, Chris Paul będzie zdrowy. I to jest tylko ten wycinek, na którym Houston powinna zależeć. Pytanie tylko, jak to zrobić? Gdyby to było nie grać nim. To... Nie grać ja nim. Myślę, że można odezwać się do firmy Walt Disney i spytać, czy jednak Walt nie jest rzeczywiście zamrożony. Trochę przymrozić Chrisa, tak, na pół sezonu, czy na ileś, nie wiem, grać nim tylko co 3 dni, albo bez back-to-backów chociaż, no, więcej mu dawać odpoczynku, no, cokolwiek, tak, żeby po prostu ograniczyć mu te minuty. Zrobić to, co robili kiedyś San Antonio Spurs, że mieli sezon chyba, w którym nikt nie grał 30 minut średnio na mecz, jeżeli dobrze pamiętam, był taki sezon chyba, nie? Tak. Więc coś takiego zrobić z Chrisem Paulem, żeby on rzeczywiście skończył sezon ze średnio poniżej 30 minut. I to może da szansę na to, że tym razem jakiś dwugłowy czy czworogłowy mu się nie naciągnie. No generalnie jest to duży problem, bo teraz w zeszłym roku, gdybyśmy na przykład wyjęli Chrisa Paula, ta drużyna miała trochę więcej charakteru i defensywnej obecności. Teraz wcale chyba za bardzo nie ma. Na pewno James Harden będzie musiał grać na swoim poziomie takim samym, żeby ta drużyna miała jakąkolwiek rację bytu na tym poziomie, na którym była. A Łukasz, mówiąc o innym zawodniku i tej wymianie, Dennis Schroeder w Oklahoma City Thunder jako drugi rozgrywający, na pewno duży upgrade, jeżeli chodzi o zapasową jedynkę. Natomiast tyle, ile jest tym plusów, to tyle też można znaleźć minusów, szczególnie jeżeli chodzi chyba o spacing i możliwość ich wspólnej gry z Russellem. Czy aż tego się nie obawiasz, tak bardziej tylko patrzysz bardziej na plusy? Jako, że nie ma Antonego na przykład, to jest... Znaczy plusem na pewno w tej wymianie jest też to, że ten kontrakt Schroedera, jeżeli on by się po tym sezonie odbudował, to będzie można wymienić, bo on nie jest jeszcze aż tak zły, żeby nie dało się go wymienić, to jedno. Dwa, że to też jest mimo wszystko, wydaje mi się, że upgrade nad... Chociaż po tym sezonie nie jestem takim pewien. Nie, będzie to upgrade, będzie to jednak upgrade nad Carmelo Antonym, szczególnie w tym przyszłym sezonie, nie w tym, co teraz będzie, tylko jeszcze w kolejnym, 19-20, no ten kontrakt będzie miał większą wartość niż na przykład rozłożenie kontraktu Antonego, bo trochę w ten sposób mogliby jeszcze zaoszczędzić właściciele Thunder na tym podatku, ale to nie jest naszym też problemem, więc mimo wszystko no to będzie jakiś sportowy na pewno to będzie, sportowo to będzie wzmocnienie, tylko teraz pytanie o fit z Russellem Westbrookiem. Wiemy, że tutaj Schroeder powinien startować, znaczy powinien wchodzić z ławki jako Sixman. To też, czy to jest też wzmocnienie nad Raymondem Feltonem? Chyba tak, ale czy to było... A żeś popłynął to... teraz. Nie, no w tym sensie... Ej, dlaczego wiesz, to nie ludzie było, nie lubią nie, bo to nie było, powiedzmy, takie pierwsza potrzeba. To nie była pierwsza potrzeba, jeżeli chodzi o rezerwowego rozgrywającego w Thunder. I to jest taki dosyć dziwny ruch. Natomiast... Ale to była finansowa potrzeba, więc tu... Ale mimo wszystko więcej by zaoszczędzili na tym, gdyby Carmelo Antonego rozłożyli na 3 najbliższe sezony. Może obiecali coś Paulowi George'owi przy podpisywaniu kontraktu, kto wie. Może. Musieli się teraz dżentelmeńsko z tego wywiązać. No ale na pewno Danis nie poprawi im spacingu 30% za 3, czy nawet chyba mniej w ostatnim sezonie. Chociaż on jako backup w drużynie na 60 zwycięstw, prawda, to było już ile, 3 lata temu? Sprawdzał się nieźle, teraz jest innym zawodnikiem, ma inne ego chyba jeszcze większe, co też może być problemem. I Krzysiek, dla ciebie najważniejszy aspekt tej wymiany, jak ze strony Atlanty Hawks, żebyś coś powiedział o Atlancie Hawks. Co robi Atlanta Hawks? Myślę, że sprzedaż koszulek Carmela Antoniego i na pewno zwróci. Tak, przez te 3 sekundy, kiedy jest ich zawodnikiem. 20 sekund. Której... Myślę, że jego kariera będzie się biła z karierą Rashida Wallace'a w Atlancie. Nie, w ogóle to nie ma, wiesz, nie ma startu. Tu masz jeden mecz, tu masz 0 meczów, także come on. A Rashid Wallace to już będzie teraz legenda. Szkoda, że Hawks nie pozwolili Carmelo na zagranie jednego meczu na początku sezonu.
A później. Carmelo by się nie zgodził. Ale jedna rzecz, co jest chyba, znaczy pod warunkiem, że nasz potomek z Harvardu będzie zdrowy, to lepiej, żeby Trae Young miał takiego mentora niż Denisa Schrödera, który mentorem niczyim być nie może. Więc Trae Young będzie miał trochę lepsze wejście, jako chyba rezerwowy raczej gracz niż gracz pierwszej piątki. Więc tyle o Atlancie Hawks. Stracili swoją maskotkę Mike'a Muscala, trafiającą maskotkę, i to całkiem nieźle za trzy, który poszedł do Filadelfii, tak, jak dobrze się, tak, jak się nie mylę. Czy coś jeszcze chcecie o tych ruchach, czy przejdziemy do takiego tematu odnośnie drużyn, które w tym sezonie off-season nie zrobiły absolutnie nic, i tutaj na czoło wybijają się dwie solidne organizacje ze wschodu, Celtics i Miami Heat. I Piotrek, nic nie było słychać od Miami Heat, bo przynajmniej w Celtach walczyli, a właściwie Danny Ainge chciał utargować coś z Marcusa Smarta i coś tam pewnie w sumie utargował, ale Miami Heat nie zrobili nic i to jest chyba nie, trochę niepokojące. Tylko podpisali kontrakt teraz z Wayne Ellingtonem. Mm-hmm. No to jest jedyne, co zrobili. Tak, i właściwie tak poza tym, na tym wschodzie teraz to byłby taki zły moment, żeby coś tam przekręcić. Pytanie, czy oni chcą, czy jeszcze czekają na przyszłość. Wszyscy pytanie czekają też, na czy oni lata, mogą. Ale czy mogą. Ale ogólnie jesteś zdziwiony tym, że tak to się potoczyło w Miami? Wiesz co, i tak, i nie. Wydaje mi się, że Miami tak po cichu mogło chcieć gdzieś wypchnąć Hassana Whiteside'a, bo ten, mam wrażenie, eksperyment się już skończył i może nie eksperyment. Eksperyment to złe słowo, bo Whiteside miał naprawdę świetne momenty w Miami, ale ta przygoda już dobiegła do końca, tak? I oczywiście problem Miami polega na tym, że Whiteside ma opcję zawodnika na przyszły sezon wartą 27 milionów dolarów i ze względu na to ciężko komukolwiek będzie go wcisnąć w tej chwili. Dopiero myślę za rok będzie możliwość zrzucenia komuś takiemu jak Atlanta chociażby teraz. Nie wiem, mam pomysł. Niech zadzwoni Pat Riley do Vlady Divaca. Tamten ten się na pewno przyda. Szczególnie taki jak Hassan Whiteside. Nie, ale tak serio mówiąc, to wydaje mi się, że w tym sezonie już nie zobaczymy Whiteside'a w pierwszej piątce. To będzie Bam Adebayo. Tym bardziej, że jak patrzyłem na ligę letnią, Bam Adebayo zaczął przypominać swoją grą Jamesa Johnsona. Może nie było jeszcze rzutów za trzy punkty, ale tam było sporo kreowania na koźle. Więc myślę, że Bam Adebayo to będzie taki kolejny point forward, point center w drużynie Miami Heat. I chociażby z tego powodu Whiteside nie będzie miał tam racji bytu jakiegokolwiek. Wydaje mi się, że on jeszcze podpisał kontrakt z Dwayne'em Wade'em, jeśli Wade będzie tylko chciał, na ostatni rok prawdopodobnie kariery, jeśli nie pojedzie do Chin. I tyle, no oni mają sporo takich kontraktów niezłych, ale nie za drogich, jak nie wiem, 14 baniek za Jamesa Johnsona, 12 za Olinyka, 11 za Waitersa, niecałe 10 za Josha Richardsona, więc to są niezłe kontrakty, ale też nie jakieś takie wybitne. Natomiast taki kontrakt chociażby Tylera Johnsona za ponad 19 baniek, gdzie oni musieli wyrównywać chyba wtedy Brooklyn Nets, to ich trochę blokuje. I to jest ich problem. Problem ich jest też taki, że w tej chwili, jak tak patrzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu zawodników ma opcję po stronie zawodnika, więc trochę tutaj Pat Riley traci swoją decyzyjność, bo to zawodnicy w tym momencie mają w swoich rękach przyszłość drużyny. Więc ja myślę, że Heat trochę są w miejscu, którego ciężko im się będzie teraz stać. No plus też wydaje się, że mają trochę za dużo tych wysokich, bo jest Whiteside, to Linek, James Johnson, Justice Winslow też grał czasem jako niski center i jest plus jeszcze wspomniany Bam Adebayo. Czyli tutaj ten jeden kontrakt zawodnika wysokiego wypadałoby gdzieś przesunąć. No, najlepiej by było, gdyby to był Whiteside, tylko też tak jak powiedziałeś, no nie za bardzo są na niego chętni. A ze strony Bostonu, Krzysiek, bo o Bostonie też wspominaliśmy. Dla mnie największym hitem jest, że podpisali gościa o nazwisku Wanamaker. Jest świetne nazwisko. On chce coś trafiać, ale nie jest ciekawe, czy mu będzie wychodziło. Przeciągnęli z Marcusem Smartem, podpisali go. Chyba aż tak bardzo żałować nie muszą. Czy coś byś na ich miejscu zrobił wcześniej, patrząc na to, co się podziało na wschodzie. Mają chyba tylko jeszcze do zrobienia pozbycie się gdzieś, zrzucenie Morisa.
żeby oszczędzić trochę pieniędzy już z myślą na... żeby oszczędzić trochę pieniędzy też już z myślą na podpisywanie wolnych agentów, którzy będą musieli zaczynać podpisywać w przyszłym roku. A też Celtics chyba nic nie muszą. No, ich największymi transferami będzie powrót Kyriego Irvinga, będzie powrót Gordona Haywarda, który tam wypuścił jakiś czas temu niedawno to wideo, na którym pokazuje, że nie zapomniał, jak się gra w koszykówkę. I no tak na papierze to chyba oni są głównym kandydatem do pierwszego miejsca na wschodzie i będą nim długo, bo rzeczywiście ta drużyna, jeśli zdrowa, jeśli Brad Stevens ją dobrze poukłada, a trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości co do Brada Stevensa, no to wygląda świetnie na tym wschodzie bez LeBrona Jamesa i wygląda jak kolejna wschodnia dynastia po Cleveland Cavaliers. Krzysiek, to ty mówiłeś o temperaturze w San Antonio i LA chyba, nie? Tak, tak, tak. No to cię zasmucę bardzo mocno, bo według internetu średnia temperatura w San Antonio jest wyższa w ciągu roku niż w LA. No tak. O 0,4 stopnia. Niecałe. No, też znalazłem, że w marcu właśnie Kawhi Leonard, który okazało się, że ma podpisany kontrakt z Jordanem. I nie za bardzo się mógł z tym Jordanem dogadać, bo zarabia tylko 500 000 rocznie niecałe. Trudno się dogadać, jak się nic nie mówi. Jego umowa nie przewiduje dedykowanego buta. Więc może to wszystko poszło o dedykowany but. No trudno się dziwić, że nie ma dedykowanego buta i tak dalej, no bo nie jest postacią bardzo marketingową Kawhi Leonard. Teraz mogą mu zrobić jakieś, nie wiem, kampanie, tak jak chyba Kevin Durant też ma podobną kampanię, że wszyscy go hejtują, a on musi sobie z tym poradzić, coś w tym stylu. Więc teraz wydaje mi się, że Kawhi zdobył jakiś potencjał marketingowy, jeśli zostanie w tym Toronto, jeśli nie pójdzie do Los Angeles, to wydaje mi się, że coś można będzie z niego ukręcić. No nie oszukujmy się, cała koszykówka kręci się wokół pieniądza i na tym to polega, no, czy tego chcemy, czy nie. Ci ludzie są tam głównie po to, żeby zarabiać pieniądze. No tak to jest. Ich nie wiem, czy chcecie jeszcze jakieś tematy, bo bym przeszedł do ostatniego tematu podsumowującego off-season, bo mówiliśmy o tych wielkich ruchach i mniejszych i o Jarenie oczywiście także. Natomiast teraz chciałbym, żeby każdy z was dorzucił jakiś taki nieoczywisty ruch w tym off-season, czy to zawodnik, trener, general manager, cokolwiek, co może wpłynąć na plus waszym zdaniem i co nie było może w takich headline'ach. Nie wiem, Piotrek, od ciebie zaczniemy, bo to twój pomysł, więc rządź, dziel i rządź. No dobrze, ja mam jeden taki ruch, który mi się bardzo spodobał. To zawodnik, który nie będzie nawet w pierwszej piątce grał. Natomiast wydaje mi się, że trafił w odpowiednie miejsce. Richaun Holmes, oddany przez Filadelfię do Phoenix. Do Phoenix, w którym wreszcie będą minuty. Mam nadzieję, że jeszcze coś zrobił z Tysonem Chandlerem. Ale Phoenix pozbyli się Alexa Lena na dobre, który będzie grał Hawks. I będą minuty za DeAndre Aytonem, które mam nadzieję Richaun Holmes weźmie i będzie po prostu dostawał swoje kilkanaście minut co mecz regularnie, a nie tylko wtedy, kiedy Joel Embiid jest kontuzjowany albo po prostu odpoczywa. Więc to jest taki ruch, który rzucił mi się w oczy chyba wczoraj czy przedwczoraj, który mi się bardzo podoba jako taki właśnie nie za specjalnie medialny, tak, ale pasujący zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny, bo w Filadelfii, tak jak powiedziałem, Holmes już nie miał czego szukać, a z kolei szczególnie po przyjściu Mike'a Muscali, a Phoenix będzie miał akurat miejsce do gry. Także to jest ten taki ruch dla mnie nieoczywisty, który warto wskazać jako coś pozytywnego. Łukasz? Ja tutaj jeszcze tylko dopowiem do słów Piotrka, że ten ruch właśnie a propos minut Richaun Holmesa jest też związany z tym, że Sans niestety okazało się, że pożegnali się z Alanem Williamsem na początku tego off-season, co mnie bardzo zaśmuciło. Natomiast jeżeli chodzi o takie ruchy mniej oczywiste, to podoba mi się na przykład przedłużenie kontraktu z Montrezem Harrellem przez Clippers. Harrell pokazał kilka fajnych ruchów po poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o Clippers i cały czas rozwój. Lubię jeszcze tego zawodnika właśnie z czasów Houston Rockets, kiedy dostawał takie minuty i trochę było mi smutno, jak poszedł w parce z Patrickiem Beverleyem za Chrisa Paula. Też z takich ruchów, które powiedzmy mi się podobają, to Mario Hezonja w Knicks. Mimo wszystko szansa na odbudowanie się, niewielkie ryzyko, roczny kontrakt.
podobna sytuacja jak Jabari Parker w Chicago, który może nie jest najlepszym tutaj dopasowaniem, jeżeli chodzi o drużynę Chicago i ich potrzebę na trójce. Natomiast jest to tak na dobrą sprawę roczny kontrakt, bo mimo, że tam są 2 lata, to ten drugi rok jest niegwarantowany w tym sensie, że to jest opcja drużyny. Więc tutaj Chicago na ten jeden sezon niewiele ryzykuje, żeby to sprawdzić tego konkretnego zawodnika, jak on się odbuduje w swoim mieście. Krzysiek? Ja nie wiem, czy może to można nazwać niedocenianym ruchem, ale na pewno takim trochę, który przeszedł echem po lidze, było zatrudnienie Brooka Lopeza, który tylko za 3 miliony zgodził się grać na rok w Milwaukee. Dwa lata? No to już naprawdę? 2 lata? No dostał ten annual exception. A nie, to sorry, to na rok, sorry. Tak, chyba rok na 3 miliony, żeby spróbować zarobić więcej w następnym off-season, gdzie pieniędzy będzie trochę więcej. Ale tak mało się mówi o tym ruchu wśród wszystkich tych niskich kontraktów do Markusa Kazinisa czy Isaiah Thomasa, a wreszcie Milwaukee znalazło środkowego, który w miarę potrafi bronić. Nie jest może świetny w bronieniu obręczy, ale przynajmniej potrafi jakiś rzut zablokować i potrafi też wychodzić na dystans, żeby otwierać miejsce Janisowi czy innym zawodnikom, którzy mogą wchodzić pod kosz. Też podoba mi się całkiem to, co robią Denver Nuggets, którzy pozbyli się Kenneta Farida i Darrella Artura, czyli bardzo złych kontraktów i tak patrząc teraz na ich roster, trudno znaleźć tam kontrakt, który jest zły, który jest przepłacony. Wydaje mi się, że to jest... No Plumlee, okej, tak, to tak, Mason Plumlee, tak, ale też to jest kontrakt, który da się wytrzymać i wydaje mi się, że w najgorszym wypadku wytradować gdzieś tak samo, jak to zrobili z Kennethem Faridem. Podpisali za minimum Isaiah Thomasa, będą zdobywać 140 punktów na mecz. Będą tracić 130 punktów na mecz, no ale jeśli w tym sezonie nie zrobią playoffów, no to chyba trzeba pomyśleć o zmianie trenera, bo Mike Malone, który świetnie zaczynał w Sacramento i wydawało się, że robi dobrą robotę w Denver Nuggets, no ten jego potencjał trenerski musi w końcu wypalić w Denver, bo no to jest drużyna, która musi w końcu zrobić playoffy. Szczególnie, że skład, który mają, jest całkiem dobry i powinien im w tym pomóc. Jako, że ty nie powiedziałeś nic o Memphis, to ja wspomnę w sumie, no bo nie widziałem gorszego zawodnika na początku zeszłego sezonu niż Andrew Harrison. Znaczy, jeżeli chodzi o rzutkę, żaden rzut, który widziałem, nie wpadł. On oczywiście trafiał czasem do kosza, ale jakoś nigdy nie widziałem. Garrett Temple, dobry obrońca, 39% za 3. Gdyby byli zdrowi, to ta drużyna, ja bym się nie zdziwił, jakby oni się gdzieś tam zamieszali, tylko muszą być zdrowi. Ja się cieszę, że Miloš został, w sumie o tym mówiliśmy, bo to też w sumie taki ruch, powiedzmy, że ruch, bo Miloš to dosyć został i to będzie bardzo kontrowersyjne, może śmieszne i zabawne, trochę żałosne, ale poznęcałem się trochę nad Waszyngtonem, ale syn trenera, jako w końcu jakaś rezerwowa jedynka, dwójka przy najgorszej ławce w NBA, może jakimś cudem to pomoże i ten Jeff Green, który zagra raz na 30 punktów za minimalne pieniądze bodajże. Przy takim wschodzie, oczywiście tam jest wiele znaków zapytania, jeżeli tylko wypali i tak dalej, to może koszykarsko pomóc. Może, nie musi, ale na to szansa zdecydowanie jest. No bo można się śmiać ze Austinem Riversa, ale on grał solidną koszykówkę ostatnio. Jakoś poza tym, że jest synem trenera, to nad nim znęcać się chyba nie powinniśmy. I dlatego tak też na to wskazuję, bo to może być coś, co w jakimś tam stopniu Waszyngtonowi może pomóc. I Krzysiek, wstydź się, że nie dałeś miłości Garrettowi tam. Nie chciałem tak. Miałem najpierw wykrzyczeć Jalen Jackson Jr., ale tak. Wystarczy. Ale myślę, poczekam na sezon. Na pewno są zwycięzcami tej spektakularnej wymiany z Sacramento. Zresztą kto nie jest zwycięzcą wymiany z Sacramento jakikolwiek. Coś jeszcze chcecie dodać, czy zamykamy ten off-season? Może bym jeszcze jedną rzecz dodał, że jestem zdziwiony, że Phoenix Suns nie poszli po jakiegoś rozgrywającego. Zdziwiony jestem na przykład, że nie zaatakowali bardziej agresywnie Freda Van Fleeta, który podpisał kontrakt z Toronto Raptors. Póki co Brandon wygląda Knight na to, że kto? Brandon Knight, właśnie. Że Brandon Knight będzie tutaj tym podstawowym rozgrywającym, co nie jest specjalnie odpowiedzią.
Chyba, że zejdą niżej Devin Booker, ale to... No, próbowali już trochę tak grać, ale jakoś tak mam wrażenie, że to nie to. Zresztą tym bardziej mnie to dziwi, że taki chociażby Elfrid Payton poszedł do Pelicans na roczny kontrakt za 3 bańki, więc nawet jeszcze przedłużenie go na kolejny rok za podobne pieniądze, nie wiem, nawet 4 baniek mu danie, żeby on tam spróbował, to byłoby ciekawe. Jestem jeden zawodnik, który jest w tej chwili tak drugi, trzeci rozgrywający Phoenix. Eli Okobo. Mi się podobał bardzo w lidze letniej ten zawodnik i mam nadzieję, że on tam parę minut złapie i że on wygryzie w pewnym momencie Brandona Knighta. Bo mówię, podobał mi się po prostu w lidze letniej, jak grał. No straszną dziurę mają Phoenix, tak? Bo kto jest za Brandonem Knightem? Ten Okobo, czy ktoś tam Okobo, jeszcze? Znaczy według ESPN-u Okobo. To ci pokazuje. Jest, nie? Roy Daniels... Shaquille Harrison, ale to są już shooting guardi według tej rozpiski. To jest dziwne, bo Koszkow, no zawsze, czy w reprezentacji, no, mogliby zejść niżej. Mogliby zejść niżej po prostu. Booker, Josh Jackson, Mikal Bridges, Trevor Ariza i DeAndre Ayton, ale to takie... No mogą wychodzić, że Josh Jackson będzie dużo skład z piłką w rękach i Devin Booker i tak opierać. Ale widzę, lepiej nie grał z piłką właśnie. No właśnie, to jest... Ja nie oglądałem go w lidze letniej. Wiem, że w sezonie trochę więcej. I to jest właśnie ciekawe, jak to będzie wyglądało, ale Phoenix... cóż, ten sezon i tak będzie testowy cały czas. Brandon Knight, 15 milionów dolarów. No nie. No, zobaczymy. To tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, że byliście z nami i te 2 tygodnie temu, i teraz. Całkiem niezły odzew. Piotrek, czy mogę się podpisać pod apelem, czy znajdziemy kogoś, kto zrobi podcast o Sacramento, bo już coraz więcej drużyn się pojawia na stronie. To by było, ja myślę, że miałoby sporo wyświetleń. Tak? Szukam ludzi. Teraz znalazłem 2 osoby, które będą robić podcast o Toronto Raptors. Podcast ma być utrzymany w stylistyce South Parku, Blame Canada. Także o Sacramento jeszcze nie mam nikogo. Natomiast na dniach pojawią się Lakers. Także to z tego się bardzo cieszę. Raptors też powinni być niedługo, także powoli się rozkręcamy z kolejnymi drużynami. Myślę, że im bliżej sezonu, tym będzie zdecydowanie łatwiej, bo już dogadany jest na przykład podcast o NCAA, który będzie się pojawiał co tydzień albo co 2 tygodnie, robiony przez osoby znające się na tej lidze, więc będzie na pewno sporo nowych rzeczy jeszcze. Podcasty o Kings i o Hawks, to o to walczymy. Tak. O Hawks. 3 osoby w wyświetleniach. Ja myślę, że nawet gdyby ta drużyna była na 75 zwycięstw, to i tak by nie chciał ich jakoś słuchać, oglądać. Nie wiem dlaczego. Chociaż teraz takiego szumu wokół Hawks nie było dawno, odkąd wybrali teraz Trae Younga. Wydaje się, że tutaj może trochę bardziej... coś nieładnego chyba od tego czasu. Może trochę właśnie bardziej większy szum wokół ich się stanie. Ale Trae Young miał dobrą końcówkę ligi letniej, czy dużo lepszą. Więc fajnie wyglądał pod względem rozegrania. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękujemy za ten odcinek. Byli z wami Piotrek Zarekta, Krzysiek Kuzdowski, Łukasz Woźny i Karol Milcarz. Do usłyszenia.